Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Rozmowy Tygodnia. Dzisiaj moim Państwa gościem jest znany polski fotograf, pejzażysta, pan Mieczysław Wieliczko. Dzień dobry. Panie Mieczysławie, jest Pan w Kętrzynie przy okazji 12 już edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Pejzaż Polski. Myślę, że właśnie ta dziedzina pejzażu jest chyba dla Pana najbliższa. No nie tylko, ale tutaj jestem przez Kętrzyn ciągle przez pana Mikulskiego wykorzystywany, że tak powiem, ciągle eksploatowany co roku przy konkursie. No zajmuję się właściwie, możliwe, że pejzażem, ale właściwie fotografią, czyli fotografuję to, na co mam pomysł albo co mnie zaintryguje, ale oczywiście pejzaż jest mi najbliższy, a pejzaż przede wszystkim warmińsko-mazurski, czyli nasz. No właśnie również w Pana pracach najczęściej chyba się przewija właśnie temat Warmii i Mazur. Co takiego wyróżnia właśnie ten region, jeżeli chodzi właśnie o polski pejzaż? Nie, to nie chodzi o to, że on się czymś wyróżnia, tylko on jest mi najbliższy. Mieszkam w nim, rozumiem go najlepiej, jest mi najłatwiej dostępny. Przez to mogę zrobić to, co chcę, to znaczy wymyślone rzeczy mogę zrealizować, bo wiem gdzie i w jaki sposób. Jadąc w nieznane, człowiek nie jest tak dobrze rozeznany w tym terenie i zależy wtedy od łutu szczęścia, czy się trafi, czy się nie trafi. Fotografia to nie jest takie sobie, że się zarzuci aparacik przez ramię i pójdzie się i będę sobie dzisiaj, jak mówi się, pospolicie dzisiaj, bo fotografia została trochę zetronizowana, idę sobie i będę cykał. To bardzo często jest konkretna, ciężka praca. Ja niekiedy ze zdjęć wracam tyłem po schodach, bo jestem tak mocno zmaltretowany w terenie, w którym byłem. Ale to, co chcę zrobić, to wymaga jednak pracy i wymyślenia pierw tematu. No właśnie dzisiaj w XXI wieku również fotografia stała się to taką dosyć mocno upowszechnioną sztuką poprzez powszechny dostęp do możliwości zarówno komputerowych, aparatów cyfrowych i tak dalej. Zapewne ma to swoje dobre i złe strony. Jak pan do tego podchodzi? Znaczy dzisiaj chyba ze wszystkim jest, nie, bo to trochę będę abstrahował od fotografii, ale ze wszystkim jest tak, że jest wszystko dostępne. Dzisiaj się okazuje, że już możemy kręcić filmy. Filmy kręcą profesjonaliści, wybitni reżyserzy, ale się okazuje, że amatorzy kupują aparat fotograficzny dzisiaj z możliwością kręcenia filmów w HDR. Jakość na ekranie jest bardzo przyzwoita i kręcą swoje filmy, swoje pomysły realizują, rzucają na ekran, wysyłają na konkursy i je wygrywają. Jeżeli chodzi o fotografię, no to też właściwie, gdy weźmie się mieszkańców naszego globu, to może poza papuasami, pigmejami, to wszyscy mają co najmniej jeden aparat w szufladzie i wszyscy w domu fotografują. I wszyscy oczywiście uważają, że dobrze to czynią, ale efekt finalny jest taki, jak i właściwie zaproponowała firma produkująca dany aparat. Taka, mówiąc po rosyjsku, następuje urawniłowka. Ja oglądam dziesiątki konkursów i one właściwie są na podobnym poziomie, to znaczy zależne jest to od sprzętu, jakie się użyło. I dalej jest już ściana, dalej potrzeba jest trochę szarych komórek. Aparat nie zrobi zdjęcia, tylko człowiek je zrobi. Ale dla wielu osób fotografujących wydaje się, że wystarczy ten dobry aparat, wydanie iluś tam tysięcy złotych i będą zdjęcia, które będą cudowne. Sprawa chyba nie o to się rozbija i to jest właśnie to niebezpieczeństwo fotografii, że zaufanie narzędziu. Tak jak obserwuję, to wszyscy się uczą fotografii w naszym kraju. Tysiące kursów, szkół fotograficznych, tysiące osób, które chcą się uczyć, wykładają pieniądze za to. Oczywiście zdobywają wiedzę potrzebną do lepszego przekazania swoich myśli, ale tak jak w życiu bywa, jak się skończy Akademię Sztuk Pięknych, to nie znaczy, że będzie się wybitnym malarzem, będzie się jakimś plastykiem, który sobie będzie radził. A jak się popatrzy na takie postaci właściwie jak Van Gogh, nie kończył żadnych szkół, a był wybitnym malarzem. Chagall jest to samo, więc albo ktoś jest artystą, czyli ma duszę artystyczną, albo nie, albo ktoś widzi, albo nie widzi. A to, co za tym się kryje, czyli technika, to tego się można oczywiście bardzo szybko i dobrze nauczyć. Jedno z drugim musi być powiązane, czyli myślenie, a później jeszcze do tego technika.
I tu nawet takie chciałbym zacytować mądre słowa pana profesora Kotarbińskiego, już nie żyjącego, który kiedyś, słuchając jego wykładu, przedstawił 5 punktów, które muszą być zrealizowane do osiągnięcia sukcesu, bo przecież wygranie konkursu to jest sukces, zakwalifikowanie się na wystawę to też jest sukces. Sukces oczywiście możemy rozpatrywać w różnych kategoriach. Sukces małżeński może być, że małżeństwo jest udane, sukces w pracy, ale w każdym razie do osiągnięcia sukcesu w każdej z tych dziedzin potrzebnych jest do spełnienia 5 warunków. Pierwszy to jest praca, drugi to jest praca, trzeci to jest praca, czwarty trochę talentu, tak nazwę to tak delikatnie, i dużo szczęścia, czyli trzeba trafić w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, żeby udało się wygrać to, co się ma wygrać. No bo ktoś tutaj mógł przysłać bardzo średnie prace, ale wszystkie pozostałe byłyby marne, więc się okazuje, że byłby mistrzem świata. Ale przy wysokiej konkurencji to słabi niestety nie mają żadnych szans. No właśnie myślę, że również ten łut szczęścia, o którym pan wspomniał, można również odnieść do fotografii, nie tylko reporterskiej, ale również pejzażowej, ponieważ jest to takie uwiecznianie chwili i nieraz jest to taki często przypadek, to co uwiecznimy właśnie na zdjęciu, nie? No, najpiękniejsze jest to, że przemyślany temat do zrealizowania, jedziemy w to miejsce i się okazuje, że nie ma. Jedziemy drugi raz, nie ma. Czyli po wymyśleniu sobie tematu niekiedy trzeba przyjeżdżać wielokrotnie. Ja mam takie tematy tutaj na Mazurach, nad którymi pracuję 40 lat. Znaczy, co to znaczy 40 lat? To znaczy, jeszcze nie zrobiłem zdjęcia? Nie, przez te 40 lat co jakiś okres czasu tam się pojawiam i próbuję udoskonalić zdjęcie wyjściowe. Raz. Czyli następne zrealizowanie będzie lepsze od poprzedniego, ale to nie znaczy, że to jest ten sam temat, że to jest to samo ustawienie kadru. I broń Boże, po prostu tam się zmienia ta rzeczywistość, ja też się zmieniam, bo dojrzewam, no, miałem kiedyś 30 lat, miałem 20, teraz mam troszeczkę więcej, więc moje myślenie też jest troszeczkę inne, jestem bardziej doświadczonym człowiekiem, więc ten temat i światło postrzegam całkiem inaczej. Więc dzisiaj robiąc ten temat, robię go, wydaje mi się, bardziej świadomie i chcę wygrać takie niuanse, których dawniej nie postrzegałem. Czy te zdjęcia są lepsze? Trudno mi powiedzieć samemu o swoich pracach, ale staram się zrobić to jak najlepiej. Zdjęcie przypadkowe, takie, że zarzucimy aparat na ramię i pójdziemy, jak Bóg da, to tam się coś wydarzy, o, tęcza poszła, no to z tęczą, ale cóż z tego, no, nie ma tematu, jest tęcza. To jest trochę za mało. Coś tam się dzieje, o, jest fantastycznie, są żaglówki na jeziorze, no i co? Tych żaglówek jest dziesiątki, ale do tych żaglówek trzeba coś jeszcze dorzucić. Może jakiś pójdzie biały szkwał chociażby. I ja tam jestem i jestem w tym momencie, że mam kilka planów, że jakieś tam na pierwszym planie na kimś jestem, załóżmy cypelku, drzewa się walą prawie, woda wzburzona wpada na brzeg, żaglówki walczą o przeżycie razem z załogą, a ja byłem na miejscu. I oczywiście to można mówić o tym łucie szczęścia, że byłem w tym miejscu, w tym momencie i udało mi się to zarejestrować jak należy. Był zamach na papieża wiele lat temu. Jakaś osoba przypadkowa fotografowała, prawdopodobnie nawet nie zauważyła, że papież się już osuwał w fotelu. On go fotografował po kolei i się okazało, że było to zdjęcie, które później obiegło świat. Wszyscy chcieli to zdjęcie kupić, bo było to jedyne zdjęcie, które zostało, to zdjęcie zarejestrowało ten fakt zamachu na papieża. To oczywiście nie było żadne arcydzieło, to tylko był dokument i zapis z chwili, ale fotografia jest zapisem chwili. Właśnie najważniejszą chyba funkcją fotografii to jest dokumentowanie rzeczywistości. I oczywiście ta rzeczywistość u różnych osób będzie inaczej wyglądała. Ktoś będzie fotografował tą samą osobę z tyłu, ktoś z przodu, ktoś z boku, z góry, z dołu i w świetle, i nocą, i jesienią, i wiosną. I można było wymyślić sobie tysiące sposobów. W fotelu, pod ścianą, na gałęzi, wiszącą, leżącą. Tylko taki rzucam taką namiastkę sfotografowania jednej osoby. Ale efekt finalny będzie po latach, jak ta osoba w danym momencie wyglądała. I jeżeli się okaże, że ta osoba
zostanie wybitną jednostką ogólnoświatową, wybitnym malarzem, czy tam będzie komputerowcem. No, w jakiejś tam nie będę rozpatrywał, czy to dziedzina artystyczna, czy jakaś inna, to prezentacja później, jak za młodu ten człowiek wyglądał, że na podwórku grał w piłę, że spotykał się z jakąś dziewczyną, że palił papierosy, czy popijał wino, a nawet kiedyś się upił, to będzie dokumentem jego młodości i z tego zdjęcia będziemy mogli odczytać, co to był za człowiek. A jeżeli minie następne ileś lat, no to będzie fantastyczna sprawa. Wszystko się będzie zmieniało, a my będziemy widzieli człowieka, który został zarejestrowany i to zdjęcie jest pożądane przez wszystkich, bo wszyscy chcą go oglądać z młodości. A to było tylko jedno zdjęcie gdzieś tam wykonane i nikt inny nie zrobił. I to nie musi być taki w tym kładzie wielki artyzm, bo tylko takie zdjęcie jest. Ale jakby to zrobił wielki artysta, to zdjęcie koledze, to się okazałoby, że rzeczywiście to jest fantastyczny portret fantastycznej osoby. A tak to jest fantastyczna osoba i zrobione zdjęcie. No właśnie, zarówno w pana pracach, jak i w sposobie pana oceny prac innych fotografów da się zauważyć nacisk, że kładzie pan jednak na zależność przekazu od warsztatu. Znaczy, te dwie rzeczy chyba są nierozłączne i tak powinno być. Powinno się chyba z tym warsztatem zrobić następującą sprawę. Nie wystarczy instrukcja aparatu, bo wiele osób tylko się na tym opiera. Trzeba się ciągle uczyć. Nauka fotografii, jeżeli chodzi o technikę i technologię, jest naprawdę bardzo skomplikowana i ciągle się zmienia i ciągle się uczyć. Permanentne uczenie się zresztą całe życie trzeba prowadzić we wszystkich kierunkach. I ta sprawa powinna być tak opanowana, tak jak się jazda samochodem. Po prostu to już jest we mnie i to samo się automatycznie dzieje, więc przy opanowaniu warsztatu fotograficznego też człowiek się nie zastanawia. Człowiek zastanawia się nad zdjęciem, a resztę wszystkie manualne czynności, czy przy komputerze, dzisiaj narzędziu, robią to palce, a myśl tylko prowadzi, czy ta skała ma być bardziej żółta, czy bardziej niebieska, bardziej nasycona, czy mniej, czy przesunąć kadr w lewo, czy w prawo. To jest myślenie, a reszta jest już automatyką. Wydawać by się mogło, że tematyka fotografii pejzażowej jest tematyką dosyć banalną i prostą w wykonaniu, ale chyba jednak nie do końca tak jest. Tego nie mogę powiedzieć. Mogę tylko powiedzieć komplement mojego syna młodszego, który nieźle fotografuje. I kiedy bywamy razem na zdjęciach, to się okazuje, że on za każdym razem szuka jakiegoś miejsca i oczywiście zawsze ma gorsze ujęcia od moich. Ale nie na tym rzecz polega, że on jest gorszy. On nie chce fotografować z tego miejsca, które wybrał ojciec. Więc ostatnio nawet się zdenerwowałem i go powiedziałem, że jeżeli stoimy w tym samym miejscu, to nie znaczy, że wykonamy takie same zdjęcia, bo ty bardziej w lewo czy w prawo patrzysz, ale tak jest. No i w rozmowie z moją żoną akurat niechcący podsłuchiwałem tej rozmowy, bo znaczy słyszałem, że dochodziły głosy, że właśnie powiedział, ojciec to jest, kurczę, jednak ma oko. I zawsze gdzieś się tylko nie zjawimy, to on w jednej chwili już wie, które miejsce jest najlepsze. No on wybierał te drugie najlepsze po moim, co oczywiście ciągle uważał, że nie może w tym miejscu stanąć, bo będzie mi naśladował. Ale w takim razie nie chodzimy już razem na zdjęcia, więc może wybierać, jakie chce mi miejsce do fotografowania i ma oko, więc wie, o co chodzi. I chyba to też jest taka kwintesencja tego fotografowania, że trzeba wiedzieć, w którym miejscu się ustawić i o której porze. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem był pan Mieczysław Wieliczko, fotograf.